SOS dla czystego powietrza. Zanieczyszczone powietrze niekorzystnie oddziałuje na wszystkie grupy wiekowe. Dzieci, dorośli, kobiety w ciąży, osoby starsze. Nikt nie może czuć się bezpiecznie. Apatia, zmęczenie, problemy ze snem to początkowe objawy bardzo poważnych chorób. Dbałość o czyste powietrze wymaga wysiłku wszystkich nas. Wysiłek ten musi iść w parze ze wsparciem finansowym na inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Dolny Śląsk walczy o oddech. Nasz ślub był cudowny. Wszystko poszło tak, jak sobie wymarzyliśmy. Kościół, przysięga, nasi kochani goście i wspaniałe przyjęcie weselne. Czuliśmy się tu jak ktoś naprawdę wyjątkowy. Piękny wystrój, wspaniała oprawa, profesjonaliści do naszej dyspozycji. Aż chciałoby się to powtórzyć. Może na naszą pierwszą rocznicę? Czemu nie? Rodzina z Warszawy odwiedziła nas tego lata. Zatrzymali się w Gardenie. Wspomnienia powróciły. Zatrzymaj emocje. www.hotelmyślnikgarden.pl. Justyna Kowalczyk, królową biegu piastów. Ja jestem wzruszona bardzo zawsze, jak jestem na Polanie Jakuszyckiej i bardzo z wielką chęcią tu przyjeżdżam. Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego na Stadionie Wrocław. W szczególny sposób promujemy dzisiaj całkowicie nowy szlak piwa i wina. Ufundują stypendia dla młodych i zdolnych. Głównym celem jest wsparcie tych dzieciaków, którym fundacja pomaga. Dzień dobry Państwu, jest 4 marca, Kamila Krawiec-Gabryl. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Jakuszyce to mekka narciarstwa biegowego. Co roku zjeżdża tam czołówka najlepszych sportowców z różnych stron świata. W tym roku po raz kolejny tysiące biegaczy stanęło na starcie 43. biegu piastów. Emocje sięgały zenitu. Znamy króla i królową na dystansie 50 km klasykiem. W biegu piastów na 50 km wystartowało 1613 zawodników z 32 krajów z Azji, Europy, Ameryki Północnej i Australii. Rozrosło się w piękną imprezę światową, bo nasze trasy i nasz bieg liczy się na świecie. To już jest bieg nie tylko polski, ale on jest w lidze światowej. Trasa wiodła pośród Gór Izerskich ze startem na Polanie Maliszewskiego i metą na Polanie Jakuszyckiej. Jest bardzo dużo podbiegów, niebezpiecznych zjazdów. W całości trasa prowadzi przez las. U nas nie ma pętli, wszyscy biegną w lesie w Górach Izerskich.
na przede wszystkim to trzeba powiedzieć, tak? Podkreślić, zaznaczyć, że to jest naturalny śnieg, tak? Jakoszyce są jedynym miejscem w Polsce, gdzie tego śniegu nie brakuje, gdzie codziennie jesteśmy w stanie przygotowywać aż 80 km tras. Na dystansie koronnym w kategorii kobiet królowała mistrzyni i multimedalistka olimpijska Justyna Kowalczyk. Na metę wbiegła w pięknym stylu ze sporą przewagą nad Czeszkami. Czuje pani tą energię od kibiców? Oczywiście, że tak, to bardzo miłe na Polanie Jakuszyckiej być. Widzieć, że ludzie tak bardzo przeżywają to, że biegamy na nartach, to, że startujemy. No co mogę powiedzieć, ja jestem wzruszona bardzo zawsze, jak jestem na Polanie Jakuszyckiej i bardzo z wielką chęcią tu przyjeżdżam. Na podium stanęły także Adela Budikowa i Klara Morawkowa. Jeśli chodzi o panów, zwyciężył Czech Paweł Ondrasek. Było 7 liderów, na ostatnich kilometrach dopiero się wszystko rozstrzygnęło. W tych 7 liderach. Tuż za nim finiszował Polak Paweł Klisz i Niemiec Florian Rode. Gratuluję przede wszystkim Justynie Kowalczyk, że zwyciężyła. Sama mówiła o tym, że był to trudny bieg, trudne warunki. Gratuluję też Czechowi, który w kategorii mężczyzn wygrał, chociaż ta walka trwała do ostatnich centymetrów. Ale to świadczy też o bardzo wysokim poziomie biegów Piastów i ilość zgromadzonych widzów to świadczy o tym, że ta impreza cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Ten festiwal ma rację bytu i warto zainwestować na Polanę Jakuszycką, żeby właśnie uhonorować tych wielkich sportowców. Ja gratuluję wszystkim i organizatorom, zawodnikom, kibicom, którzy tutaj byli, no i chyba Panu Bogu za pogodę. Po biegu na 50 km do stanu świetności zawodników przywracali studenci KPSW. Niektórzy z nich także startowali w biegu. Nasza uczelnia zorganizowała po raz pierwszy w ramach biegu Piastu specjalną kategorię biegu. Bieg o puchar rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. W niedzielę z kolei na dystansie 25 km pobiegło prawie 2000 biegaczy z 22 krajów świata. Za nami najważniejsze wydarzenie targowe w regionie i jedno z największych w Polsce. Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu. W tym roku po raz pierwszy odbyły się one na Stadionie Wrocław. Trwająca 3 dni impreza zgromadziła rzesze osób zainteresowanych turystyką. Podczas 11 Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu atrakcji nie brakowało. Można było zapoznać się z ofertą wystawców z różnych krajów Europy, ale także poszczególnych regionów Polski. Oprócz tego odbywał się Festiwal Podróżników i Festiwal Kulinarny. Było sporo atrakcji dla dzieci, liczne konkursy oraz goście specjalni. Przede wszystkim nowe miejsce. Jesteśmy na stadionie we Wrocławiu zamiast w hali stulecia. Ale oprócz standardowych naszych planów, to znaczy festiwalu kulinarnego, gdzie odkrywamy kulinaria, festiwalu podróżników i atrakcji dla dzieci, bardzo mocno w tym roku nastawiamy się właśnie na promocję i właśnie takich lokalnych produktów, które na co dzień ci wystawcy nie są w stanie przebić się w szerokiej jakby komercyjnej kampanii telewizyjnej. Tu mamy mąki. Przykładowo płaskórka, prastara pszenica, którą znaleziono w piramidach faraonów. Samopsza. Na targach nie zabrakło przedstawicieli 3 partnerskich regionów Dolnego Śląska. A więc Adżaria z szefem przewodniczącym Rady Najwyższej Adżarii, ale również jest pani prezydent Landtagu z Brandenburgii, jak również przedstawiciele kraju środkowo-czeskiego. Tam mamy podpisane porozumienia. Chcemy, żeby współpracowały nie tylko instytucje i nie tylko władze samorządowe, ale żeby tak naprawdę przełożyło się to na biznes i mieszkańców. Ja auf jeden Fall in Brandenburg ist Bardzo mi się tutaj podobało podczas powitania te słowa, kiedy usłyszałam, że wcale nie trzeba daleko latać, żeby odkryć coś pięknego i ciekawego, ponieważ nasze regiony sąsiedzkie mają bardzo dużo do zaoferowania. I zarówno Brandenburg, jak i Dolny Śląsk są pięknymi rejonami i można się wzajemnie odwiedzać tutaj w regionie. Auch sehr schön besuchen in den Regionen und sich kennenlernen. Ja, jestem
Wrocławiu, Danukiem, Okwedem, Spirdapiery, Prenebym, Atletis, Kutajszy. Współpraca tak intensywnie się układa, że kolejne nowe spotkania rodzą kolejne nowe pomysły dla dalszej współpracy. A każdy, kto planował wakacje w najbliższym czasie podczas międzynarodowych targów turystyki i czasu wolnego, na pewno znalazł ciekawy kierunek podróży. Organizujemy wycieczki w takie dosyć dalekie i specyficzne miejsca. W najbliższym czasie będzie i Namibia, i Indonezja. Indonezja taka bardziej kulinarna eksploracja razem właśnie z warsztatami kulinarnymi, które będę prowadziła ja i Mateusz Jonka, bo jesteśmy, że tak powiem, po masterchefowych perturbacjach, więc będziemy uczyć i surfingu, i będziemy trenować na pięknych plażach. Promowały się także nadmorskie i górskie kurorty oraz cały Dolny Śląsk, w tym wrocławskie Pierniki. Przywracamy właśnie tradycję pierników na Dolnym Śląsku, ponieważ pierniki w samym Wrocławiu mają bardzo długą historię, która niestety gdzieś zaginęła. Promowano także letnie imprezy. Wóweckie lato agatowe, na które zawsze zapraszamy, zachęcamy. Uczestników międzynarodowych targów turystyki i czasu wolnego zaproszono także w Karkonosza. Warto spędzić czas od piątku do niedzieli i to bardzo intensywnie. Mamy bardzo dużo propozycji, atrakcji, także jest to naprawdę dobre miejsce, gdzie można się promować. Ska Karpacz, Karkonoski Park. Karkonoski Park Narodowy. A w góry dotrzeć można m.in. kolejami dolnośląskimi. Mamy bardzo bogatą ofertę, do której docieramy atrakcji turystycznych, jak Szklarska Poręba, Adszpak w sezonie letnim, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, żeby zwiedzać Dolny Śląsk, odkryć możliwości i walory turystyczne. Z kolei podczas konferencji prasowej mowa była m.in. o nowo powstałym szlaku piwa i wina. W szczególny sposób promujemy dzisiaj całkowicie nowy szlak piwa i wina. To jest fajna rzecz, bo 33 winnice i browary Dolnego Śląska. Niektórzy mieszkańcy Dolnego Śląska nie wiedzą o tym, że tak to się rozwinęło, że ten przemysł tak bardzo się rozwinął. Na Stadionie Wrocław wręczono także kryształowe orły. Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach. Produkt regionalny, atrakcja turystyczna oraz wydarzenie cykliczne związane z turystyką lub produktem turystycznym. A trafiły one do właścicieli pasieki Zuzia z Domu Maszkowa, Zamiot Akacjowy z Jeżyną. W kategorii atrakcja turystyczna zwyciężyły Wieże Pogranicza w Prudniku, a najlepszym wydarzeniem okrzyknięto Dukla Wolf Race, czyli wyścig MTB organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli. Licytacje, loterie, koncert zespołu Demono. To wszystko miało miejsce podczas ostatniego balu charytatywnego zorganizowanego przez Fundację imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Kto w najbliższym czasie może liczyć na wsparcie? Młodzież osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i działalności społecznej, a znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja imienia Jerzego Szmajdzińskiego od lat pomaga młodym i zdolnym uczniom z Dolnego Śląska. Zebrane do tej pory środki powiększone o indywidualne darowizny pozwoliły dotychczas ufundować 216 uczniom szkół gimnazjalnych z regionu Jeleniogórsko-Legnickiego roczne stypendia w wysokości 1000 zł każde. Głównym celem jest wsparcie tych dzieciaków, którym fundacja pomaga. I dlatego ja jestem ogromnie wdzięczna prezesowi Andrzejowi Dobrowolskiemu za to, że on ciągle ma jeszcze w sobie tę siłę i oby ją miał jak najdłużej. Po tragedii smoleńskiej w gronie przyjaciół postanowiliśmy powołać do życia Fundację imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Fundacja ma na celu kontynuowanie tych działań, które rozpoczął Jurek Szmajdziński, gdy był parlamentarzystą z naszego regionu. I takim jednym z zadań, które realizujemy, to jest pomoc dla zdolnych dzieciaków ze szkół kiedyś gimnazjalnych, no teraz po reformie musimy się, że tak powiem, przenieść do starszych klas szkół podstawowych. Pomoc dla właśnie zdolnych dzieci z tych szkół z rejonu Jeleniogórsko-Legnickiego. Te stypendia są co roku przekazywane. Taką tradycją było, że one były przekazywane w Sejmie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas 23. balu charytatywnego udało się zebrać ponad 25 tysięcy złotych na rzecz uzdolnionych uczniów 8 klas szkół podstawowych.
A na zakończenie wydania materiał Telewizji Sudeckiej dotyczący wizyty przedstawicieli Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. W środę 27 lutego na zaproszenie prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Daniela Kolinko gościła delegacja z zaprzyjaźnionej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, aby skorzystać z dobrych wzorców i podpatrzeć, jak obecnie buduje się w Dzierżoniowie. Żeśmy rozmawiali z lokatorem. Same pochlebne sprawy. Powiedział, że ciepło, proste ściany, równe kąty. Bardzo cieszymy się z tego, że to kolejna rzeczywiście spółdzielnia, która przyjeżdża do nas po to, żeby wymienić się doświadczeniami i żeby skorzystać z naszej wyrobionej już i marki na rynku i z naszych rozwiązań, które stosujemy przy budowie nowych budynków wielorodzinnych. Jest to tym bardziej dla nas ważne, że zawsze chcieliśmy być otwarci, zawsze wymieniamy się swoimi poglądami. Cieszy nas to, że po prostu oprócz tego, że są to kolejne odwiedziny, to że po prostu kolejne spółdzielnie w sposób już rzeczywisty przekładają to na rozwiązania w swoich spółdzielniach, realizując procesy inwestycyjne, tak jak na przykład w Świebodzicach w ostatnim czasie, którzy kiedyś u nas gościli wcześniej, tak jak w Kluczborku i w innych spółdzielniach, które się do tego powoli przymierzają. Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma 400 tysięcy metrów kwadratowych, 8 tysięcy mieszkań. Rzeczywiście jesteśmy dużą spółdzielnią. Przez ostatnie lata byliśmy spółdzielnią eksploatacyjną, natomiast życie i trendy zmuszają nas do tego, żebyśmy szli w kierunku powiększania swoich zasobów mieszkaniowych. Stąd też nasza wizyta w zaprzyjaźnionej spółdzielni. Muszę powiedzieć, że to jest druga wizyta w Dzierżoniowie u pana prezesa, który z wielką życzliwością i wielką kompetencją też mówi nam o swoich doświadczeniach. Ja z kolei wychodzę z założenia, że nie ma co otwierać drzwi otwartych i warto skorzystać z rad kolegów. Stąd też wizyta dzisiaj moja, przewodniczącego Rady Nadzorczej, abyśmy mogli zobaczyć i posłuchać to, co pan prezes nam chce przekazać. Jest zainteresowanie w Jeleniej Górze nowymi mieszkaniami? Tak, jest zainteresowanie. Rynek w Jeleniej Górze dotychczas jest opany przez deweloperów. Natomiast moja spółdzielnia jest o tyle w kłopotliwej sytuacji, że nie mamy zbytnio terenów, ale mamy tam gdzieś niewielkie działki, na których chcemy wybudować niewielkie budynki. No i tak jak powiedziałem, stąd też wizyta, żeby skorzystać z doświadczeń i wszystko to, co dobre, a z tego, co tutaj oglądamy, to wszystko jest u Państwa naprawdę dobre, piękne, ładne. Chcemy przenieść na grunt naszej jeleniogórskiej spółdzielni mieszkaniowej. Budynek robi wrażenie i tutaj gratulacje dla pana prezesa, dla całej dzierżoniowskiej spółdzielni mieszkaniowej, bo rzeczywiście wygląda to bardzo ładnie, okazale i z zazdrością na to się patrzę, ale myślę, że za jakiś czas zaproszę państwa i pana prezesa też do swojej spółdzielni, gdzie też taki budyneczek będziemy mieli. Zainteresowanie naszymi budynkami realizowanymi przez spółdzielnię mieszkaniową w Dzierżoniowie jest tak duże, że już na wiosnę tego roku, ba, za 2-3 tygodnie zamierzamy rozpocząć budowę dwóch następnych budynków wielorodzinnych przy ulicy Lawendowej. W tym budynku, przy którym tu jesteśmy, to jest ostatni budynek przekazany mieszkańcom przez spółdzielnię w Dzierżoniowie na osiedlu Różanem. Tutaj było 55 mieszkań. Na ulicy Lawendowej będziemy budowali 72 mieszkania w dwóch budynkach, 28 garaży jednostanowiskowych z bramami zewnętrznymi, z wjazdem zewnętrznym, z bramą na pilota. Też wszystkie rozwiązania bardzo, bardzo nowoczesne. Tak jak w tym budynku również będą windy, które będą obsługiwały budynek od najniższej kondygnacji, od piwnicy do ostatniego piętra, ale to jest to, co będzie się działo w Dzierżoniowie. Ale w związku z tym, że nastąpiło takie ożywienie w tych działaniach inwestycyjnych prowadzonym przez naszą spółdzielnię i cieszy się to tak z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, szykujemy się również do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego budowy pierwszego od wielu lat budynku wielorodzinnego w Piławie Górnej, gdzie również jest bardzo dobra współpraca w tej chwili przy zatwierdzaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego z nowymi władzami Piławy Górnej i też dosyć spore zainteresowanie już mieszkańców, którzy zgłaszają się z Piławy Górnej w sprawie tego budynku i te zgłoszenia zarówno odnośnie Dzierżoniowa, jak i Piławy Górnej zapraszamy do nas do siedziby spółdzielni, do pokoju numer 4, w którym kompleksowo udzielamy wszelkich informacji. Wszystkich zainteresowanych nowymi mieszkaniami w zasobach spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie oraz Piławie Górnej odsyłamy na stronę internetową spółdzielni lub bezpośrednio do administracji na osiedlu Jasnym 20. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka istotnych wiadomości. Wczoraj około godziny 19 na drodze krajowej K30 w Pisarzowicach koło Lubania prowadząca samochód osobowy marki Audi
Kobieta czołowo uderzyła w jadący po przeciwległym pasie ruchu pojazd marki Kia Spectra. Szybka reakcja kierowcy Kia pozwoliła uniknąć tragedii. Kobieta jest potłuczona, natomiast drugi kierowca doznał urazu nogi. Oboje trafili do szpitala w Lubaniu. Policja obecnie wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Artykuł na ten temat przeczytają Państwo na stronie internetowej Przeglądu Lubańskiego. Wysyłanie SMS ze strony udającej firmową stronę ZUS to nowy pomysł oszustów na nielegalne naciąganie. Pierwsze sygnały o tym dotarły z Dzierżoniowa, gdzie do tamtejszej placówki ZUS zgłosił się lokalny przedsiębiorca i pokazał SMS, który został wysłany ze strony łudząco podobnej do ZUS. W treści mowa była o zaległości w kwocie 4,87 zł, w związku z czym proszono go o kontakt z nadawcą wiadomości. ZUS przypomina i jednocześnie ostrzega wszystkich ubezpieczonych, że pracownicy zakładu nie telefonują, a tym bardziej nie odwiedzają klientów w domach. Idarmet przy ulicy Podgórzyńskiej w Cieplicach 9 marca zaprasza wszystkie chętne panie do uczestnictwa w Dniu Kobiet. Przewidziano m.in. bezpłatne spotkanie z dietetykiem, fizjoterapeutą, instruktorem Nordic Walking. Będzie można dowiedzieć się również więcej o nowoczesnej metodzie Indiba Active i wylosować ciekawe nagrody, w tym m.in. masaże relaksacyjne całego ciała. Start godzina 9. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.idarmet.pl. A ja żegnam się z Państwem, życząc udanego popołudnia. Do zobaczenia. W konkursie do wygrania mamy zaproszenie do Kina Lot. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie, kto zwyciężył w Mistrzostwach Dolnego Śląska w boksie, które odbywały się w miniony weekend. Podpowiedź znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w kategorii info, a na odpowiedź czekamy jutro w godzinach od 8.30 do 10.00 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvdami.eu. Uzdrowisko Cieplice zaprasza do Spa Marysieńka na zabiegi w kapsule młodości. Czekoladowa rozkosz, zabieg wyszczuplająco-detoksykujący. Zabieg antycelulitowo-ujędrniający, zabieg borowinowy wyszczuplająco-detoksykujący. Polecamy również basen termalny, masaże, bicze wodne oraz zajęcia grupowe. Idarmet, Cieplickie Centrum Fizjoterapii i Terapii Zintegrowanych, sięga po najnowsze rozwiązania. Centrum jako jedyne w Jeleniej Górze i okolicach oferuje aktywną terapię na poziomie komórkowym Indiba. To rewolucja w rehabilitacji. Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak osteopatia, fizjoterapia, makrobiotyka, medycyna chińska. Szczegóły pod numerem telefonu 75 76 40 913. W związku z dynamicznym rozwojem firmy LBF, technika wentylacyjna SPZO w Starej Kamienicy poszukuje kandydatów na stanowisko spawacz metodą TIGMAC. Główne zadania? Spawanie elementów wentylacyjnych i konstrukcyjnych ze stali węglowej, ocynkowanej, kwasoodpornej i nierdzewnej. Wykonywanie poleceń kierownika do spraw produkcji i realizacja powierzonych projektów w zakresie spawania. Oczekiwania od kandydatów. Wykształcenie zawodowe lub techniczne. Doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza. Znajomość rysunku technicznego. Znajomość branży metalowej.
podstawowa wiedza w zakresie metod spawania i obróbki blachy. Gotowość do pracy w systemie zmianowym. Gotowość do wyjazdów służbowych również za granicą. Oferujemy atrakcyjne i motywacyjne warunki zatrudnienia, umowa o pracę i premia, pracę w międzynarodowej firmie ukierunkowanej na stały rozwój, przyjazną atmosferę pracy, możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, fundusz socjalny, ubezpieczenie grupowe i zdrowotne. Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na e-mail adam.telega@lbf.com.pl lub pod numerem telefonu 75 752 83 66. Wysyłając dokumenty, prosimy o załączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej na naszej stronie www.lbf.com.pl.